Witam Państwa bardzo serdecznie. W języku piłkarzy i kibiców funkcjonują też od lat pewne takie, chciałbym się powiedzieć, stereotypowe wyrażenia i zwroty. Za taki uznaliśmy tu przed paroma tygodniami podanie na zapalenie płuc, prawda? Czyli takie podanie, do którego zawodnik ewentualnie dojdzie, jeśli uruchomi wszystkie swoje siły fizyczne i zdąży przed linią autową to podanie jeszcze przechwycić. To można powiedzieć, że od wieków, prawda, mówi zawsze kibic, jeśli jego drużyna nie wykorzysta jakiejś stuprocentowej sytuacji, mówi: oj, niewykorzystane sytuacje zawsze się mszczą, prawda. Bo znów jako stary kibic mogę powiedzieć, że widziałem dziesiątki takich meczów, że w 15 sekund po takim zmarnowaniu stuprocentowej sytuacji drużyna bramkę traci. To jest rzeczywiście prawda. Prawda, która jest wyrażona za pomocą właściwie już stałej konstrukcji: niewykorzystane sytuacje się mszczą. Natomiast, proszę Państwa, nie kibice, ale przysłuchujący się różnym relacjom, sprawozdaniom sportowym, zgłaszają zastrzeżenia do tego naszego, bo tak mogę powiedzieć o nas, kibicach, miłośnikach piłki nożnej, światła bramki. Cóż to jest za idiotyczne określenie, twierdzą nie kibice. Proszę Państwa, nie wchodźmy tak zawsze w logikę takiego czy innego wyrażenia, bo zabrniemy w ślepy zaułek. Nie wszystko w języku jest do końca logiczne. To jest rękaw, a to jest nogawka. Gdzie tu logika? Skoro to jest nogawka, to powinna być rękawka. A może na odwrót, skoro to jest rękaw, to powinien być nogaw. A to jest rękaw, a to jest nogawka. Po schodach my również wchodzimy. I co z tego, prawda? Schody jakoś nam tę funkcję komunikatywną spełniają. Wchodzimy po schodach. I nieważne, że schody pochodzą od czasownika schodzić przecież, a nie wchodzić. Więc proszę Państwa, dajmy spokój temu światłu bramki. Miałem 3 latka, a już wtedy mnie ojciec brał na mecze i wiedziałem, co to znaczy trafić światło bramki. To znaczy strzelić celnie. Nikt, choćby się zebrało 5555 poszukiwaczy pełnej logiczności w języku światła bramki, z naszego sportowego języka nie wyeliminują. Tak jak nie wyeliminują samobójczej bramki, czyli samobuja, pod którą się kryją dość makabryczne treści. I chciano kiedyś, katowicki sport tej akcji patronował samobójczą bramkę, na coś tam innego zamienić. Nie zamienimy samobójczej bramki na nic, bo ona ma status formy bardzo, ale to bardzo silnie już utrwalonej. I tak samo jest ze światłem bramki. Dziękuję bardzo.